Witam bardzo serdecznie w programie Na Dywaniku. Ja nazywam się Piotr Histowski, a moim Państwa gościem jest Anna Formella, koordynator wojewódzki Szlachetnej Paczki. Dzień dobry. 19 listopada to niezwykle ważna data dla Szlachetnej Paczki. Dlaczego? Dlatego, że 19 listopada otwieramy bazę rodzin Szlachetnej Paczki na www.szlachetnapaczka.pl i od tego dnia można wybrać rodzinę, której zrobi się paczka. Ale cały projekt Szlachetnej Paczki zaczął się już trochę wcześniej. Na czym to wszystko polegało? Od kiedy to się zaczęło? Tak naprawdę ta edycja zaczęła się już w maju, kiedy zaczęliśmy kompletować, rekrutować zespół, czyli koordynatorów, liderów, wolontariuszy, dzięki których dotarliśmy do tych rodzin, które teraz znajdą się w bazie. Ostatecznie 19 listopada jest otwarcie i można się zgłaszać. Kto może zostać darczyńcą? Darczyńcą może zostać każdy. Może zostać osoba po prostu indywidualna, może zostać razem firma, grupa znajomych. Zachęcamy do tego, żeby paczkę robić razem, żeby po prostu skrzyknąć się i razem się podjąć takiej inicjatywy. Tak naprawdę każdy może być darczyńcą. Skąd możemy dowiedzieć się, jakie rodziny są w naszym rejonie? Właśnie ze strony www.szlachetnapaczka.pl. Tam wchodzimy na konkretny rejon, wybieramy na przykład rejon Kartuzy i sprawdzamy, jakie rodziny są. Możemy przeczytać opis danej rodziny, możemy sprawdzić, jakie są potrzeby danej rodziny i wtedy wybrać ją jako darczyńca. Przeciętny Jan Kowalski, stać go na zostanie darczyńcą? Myślę, że razem z kolegami jak najbardziej. Szlachetna Paczka to jest projekt dosyć nietypowy w Polsce, bo tutaj opieracie się na pomocy bezpośredniej, na mądrej pomocy. Co to znaczy? Mądra pomoc polega na tym, że nie tylko dajemy te rzeczy, ale przede wszystkim chcemy zaszczepić w tej rodzinie takie poczucie, że są ważni i że mogą wygrać swoje życie. Polega na tym, że włączamy do projektu tylko niektóre rodziny, takie, które faktycznie jakby mogą zaowocować, gdzie ta paczka może zaowocować, a nie takie, którym tylko damy te rzeczy i to już się zakończy ta pomoc. Ważne jest to, żeby paczka była takim impulsem do zmiany i do pracy nad sobą. Na jakiej zasadzie weryfikujecie, czy rodzina się nadaje do paczki, czy nie nadaje się do paczki? Wolontariusze spotykają się z rodziną kilkakrotnie, rozmawiają z rodziną, poznają jej potrzeby, poznają jej historię, rozmawiają z członkami rodziny i po prostu na podstawie takiego wywiadu, na podstawie takiej rozmowy decydują, czy ta rodzina to jest rodzina, której możemy mądrze pomóc. Z pewnością wielu, którzy ogląda ten wywiad, zastanawiają się, jak mogą pomóc poza zostanie darczyńcą, czyli czy mogą zostać wolontariuszami, kto może zostać wolontariuszem. Czy tu wiek gra jakąś rolę? Wolontariuszem, opiekunem rodziny może zostać każda osoba pełnoletnia. Natomiast można też zostać wolontariuszem wspomagającym, czyli osobą od 16 roku życia. I tak naprawdę można się zaangażować na bardzo wiele sposobów. Można być nie tylko wolontariuszem, opiekunem rodziny. Można się zgłosić do lokalnego lidera rejonu i po prostu zaangażować się inaczej. Pomagać w magazynie paczki, albo też zaangażować się w działania promocyjne. Więc po prostu warto się zgłosić, dowiedzieć się, jak dana konkretna osoba może pomóc w danym rejonie. Wrócę jeszcze raz do daty 19 listopada. Przychodzi ten dzień, otwieramy bazę. Darczyńca wybiera rodzinę. Co dalej? Następnie z darczyńcą kontaktuje się wolontariusz i razem rozmawiają też o potrzebach rodziny, o historii rodziny. Wtedy na podstawie tej rozmowy i na podstawie potrzeb rodziny, które ma też na liście, darczyńca sporządza paczkę i zawozi ją do magazynu podczas finału Szlachetnej Paczki, czyli 10-11 grudnia. A te paczki to tak przeważnie, dużo kartonów, podejrzewam, jakiś duży sprzęt, ETV, AGD, jak to wygląda tak przeciętnie? To znaczy, to bardzo mocno zależy od potrzeb rodziny, ponieważ one są bardzo różne. Czasami to jest kilka kartonów, kiedy to jest na przykład samotna starsza osoba, ale czasami jest to większa rodzina, która ma dużo potrzeb i zdarza się, że to jest nawet 50-60 kartonów. W tym roku między innymi rejon Kartuzy będzie miał także paczkę seniora. Na czym to polega? Kto się może w to zaangażować? Jak to wygląda? W paczkę seniorów, tak samo jak w Szlachetną Paczkę, można się zaangażować, jeżeli jest się osobą pełnoletnią, jako wolontariusz seniora. Polega to na tym, że aktywizujemy seniorów, staramy się ich trochę wyciągnąć z domu. Rozmawiamy z nimi i tak naprawdę dostosowujemy spotkania z seniorem do danego seniora. Staramy się, żeby
małymi sukcesami dochodził do tego, że pewnego dnia po prostu będzie osobą, raz, że taką zupełnie samodzielną, jeżeli chodzi o taką aktywność w społeczeństwie i będzie chciał spotykać się z ludźmi i żyć aktywnie. Gdy pomagacie takiej rodzinie, macie dalej kontakt po finale? Jak najbardziej. W tym roku też realizujemy projekt Paczka Przedsiębiorczości, dzięki której wolontariusze, oprócz tego, że rodzina otrzyma paczkę i będzie miała szansę spotykać się w ogóle z wolontariuszem, będzie mogła też uczestniczyć w szkoleniach dotyczących na przykład finansów swojej rodziny, żeby lepiej zarządzać tym budżetem, który mają. Ciekawi mnie też, jak się zaczęła Twoja przygoda ze Szlachetną Paczką. Moja przygoda ze Szlachetną Paczką zaczęła się tak, że moja współlokatorka była takim głównym darczyńcą. Razem ze swoją firmą robiła paczkę, ale to ona właśnie zajmowała się taką sferą logistyczną, można powiedzieć, robienia tej paczki. Bardzo dużo mi opowiadała o tym, że jakie to jest dla niej ważne. Opowiadała mi o tej rodzinie na podstawie opisu wolontariusza. Opowiadała o kontakcie z wolontariuszem, a potem opowiadała o spotkaniu w magazynie paczki. Tak się składa, że też kiedy zawiozła paczkę, dostała taki kalendarz Szlachetnej Paczki. Zawiesiła go dokładnie naprzeciwko mojego łóżka. Ja codziennie wstając widziałam ten kalendarz Szlachetnej Paczki, na którym było napisane, że o zmianie świata, o tym, co jest ważne, i po prostu stwierdziłam, że chcę być też wolontariuszem za rok. No właśnie, bo chyba wolontariusze Szlachetnej Paczki to takie osoby z ideałami, które się kierują jakimiś wartościami. Tak. Przede wszystkim wyznajemy zasadę miłości wzajemnej, czyli staramy się tak okazywać ludziom miłość i tak ich kochać, żeby oni dalej, jakby dalej rozsiewali tą miłość. Jest kilka zasad w paczce, na przykład poznajemy po owocach. Pracujemy tak, żeby najpierw patrzymy, czy to, co robimy, działa. Wdrażamy dalej to, co działa, a to, co nie działa, zmieniamy. A byłaś na pewno wcześniej wolontariuszem. Tak. Jak to wyglądało? Czy masz jakieś swoje wspomnienia ze spotkania z rodziną, które tak najbardziej Ci zapadły w pamięci? Wiele jest takich spotkań, wiele jest takich wspomnień, bo też te rodziny są bardzo różne. Ale ja bardzo, bardzo sobie ceniłam swoje w ogóle pierwsze spotkanie z rodziną. To była starsza pani, która tak naprawdę, której nie włączyłam do projektu, paradoksalnie, ale i tak udało mi się jej mądrze pomóc, ponieważ ona tak potrzebowała rozmowy, opowiadała mi o wszystkich swoich w ogóle, swoich poprzednich latach, o swoich znajomych, o rodzinie. I sam fakt, że poszliśmy do niej razem z wolontariuszem towarzyszącym i z nią porozmawialiśmy, nawet jeżeli nie potrzebowała takiej pomocy materialnej akurat ta pani, sprawiło, że po prostu zrealizowaliśmy ideę Szlachetnej Paczki bez Szlachetnej Paczki troszeczkę. No właśnie, bo chyba, tak mi się wydaje, dla tych rodzin ważniejsze jest to, że w ogóle się z nimi spotkamy, że z nimi porozmawiamy i że ktoś o nich pamięta i trzyma za nich kciuki. Tak, dokładnie. Ideą też Mądrej Pomocy jest nie tylko to, żeby dostali paczkę, ale taki szereg sygnałów wysyłamy tej rodzinie. Najpierw ktoś ją zgłasza i ta rodzina już widzi, że dla kogoś widocznie jest ważna, skoro ta osoba ją zgłosiła. Potem spotykają się wolontariusze, czyli poświęcają swój czas, swoją pracę i też wysyłają taki sygnał, jesteście ważni. Potem włączają rodzinę do projektu i znowu jest taki sygnał, wierzę w was. A potem jeszcze pojawia się darczyńca, który postanawia dodatkowo wybrać tą rodzinę i znowu wysyła taki sygnał, wierzę w was. I te wszystkie spotkania i ci wszyscy ludzie, którzy się pojawiają wokół tej rodziny, sprawiają, że oni czują się ważni, abstrahując od tych wszystkich rzeczy typu proszki, żywność i inne kwestie materialne. Co jest takim największym wyzwaniem dla wolontariusza? Samo spotkanie z rodziną, czy też najczęściej to, co niestety musi czasami spotkać, czyli odrzucenie rodziny? To znaczy, ja mogę powiedzieć tylko ze swojej perspektywy, co jest najtrudniejsze. Myślę, że to jest takie trochę wyjście poza swoją strefę komfortu, no bo to nie jest, z reguły tego nie robimy, nie wchodzimy do obcych w sumie ludzi, do domów i nie pytamy ich o różne było, nie było, intymne rzeczy. I myślę, że to spotkanie to jest ogromne wyzwanie, to jest ogromna przyjemność i to bardzo dużo nas uczy, ale to jest duże wyzwanie. A Szlachetna Paczka w województwie pomorskim to już jest projekt, który społeczeństwo odbiera dobrze i w ogóle jest rozpoznawalny u nas w województwie? Mam nadzieję, że tak. Jestem przekonana, że tak. Ja się spotykam raczej z pozytywnymi opiniami i z tym, że ktoś przynajmniej słyszał o Szlachetnej Paczce, więc
Tak, myślę, że jest pozytywnie odbierana i że jest rozpoznawana. Wiem, że bardzo dużo rejonów znajduje się w tym mieście, czyli w dużych miastach, w Słupsku. Czy jest duża różnica pomiędzy dużymi miastami, a takimi miastami jak Kartuzy, czy miejscowościami jak Sierakowice w pracy Szlachetnej Paczki? Nie, nie ma żadnej różnicy, bo standardy mamy jedne, wszystko budujemy na jednej idei i jednych wartościach, więc tak naprawdę to jest kwestia tylko, gdzie potrafimy dotrzeć. Tak naprawdę chcielibyśmy być we wszystkich miejscowościach i tam dotrzeć do wszystkich rodzin, które potrzebują tej pomocy i staramy się co roku po prostu rozszerzać tą pomoc jak na coraz więcej rejonów, coraz więcej miejscowości. Czego życzyć Szlachetnej Paczce w tej edycji? Tej edycji, żebyśmy dotarli z mądrą pomocą do naprawdę odpowiednich rodzin i żeby każda zaangażowana w to osoba wiedziała, że jest w tym projekcie ważna. Dziękuję najmocniej za rozmowę. Moim państwem gościem była Anna Formella, koordynator województwa pomorskiego Szlachetnej Paczki. Dziękuję.